Cześć. Budujesz, remontujesz, dobrze się złożyło. Posłuchaj, co dla Ciebie mam. Szeroka gama wyrobów bitumicznych marki Tytan, która Ci pomoże na każdym kroku Twojego przedsięwzięcia. Zaczynamy budowę, remont. Mamy fundamenty świeże, odkopane. Robimy hydroizolację. Bardzo dobrym środkiem jest Abizol W2K, dwukomponentowa masa bitumiczno-polimerowa na bazie wody, która tworzy powłoki wielowarstwowe do hydroizolacji lekkiej, średniej lub nawet typu ciężkiego. Abizol ST, możemy go użyć spokojnie do docieplenia fundamentów, jest bezpieczny dla styropianu, służy właśnie do przyklejania wszelkich styropianów hydroizolacyjnych, XPS. Najbardziej uniwersalny środek, wodna dyspersja bitumów z kauczukiem, Disprobit. Wielozakresowe zastosowanie. Jest najczęściej używanym środkiem przez właśnie jego uniwersalność. Służy do pionowej izolacji fundamentów. Można na nim również przykleić styropian. Służy do napraw. A jak już wyjdziemy z pionowych ścian fundamentów, przejdziemy do wylewek, spokojnie możemy go używać pod ławy fundamentowe, pod łaty, wieńce, do wszelkich napraw. Zrobiliśmy fundamenty, zrobiliśmy ławy. Mamy zrobione wszystko, przechodzimy do dalszych. Abizole do cięższych powłok, do hydroizolacji, bardziej służące do pokryć, do renowacji i świeżych, nowych pokryć papowych na stropy betonowe lub renowacyjne. Gruntujemy Abizolem R, stosujemy następnie Abizol P. Abizol R służy do gruntowania między innymi pod wszelkiego rodzaju lepiki, jeśli robimy jako następne powłoki samodzielne na bazie lepików, lub pod wszelkiej maści papy asfaltowe. W razie gdybyśmy mieli jakiekolwiek ubytki w podłożu, stosujemy masę szpachlową Abizol G. Mamy teraz do zrobienia dach. Nowy lub mamy jakiś, kupiliśmy dom, więc remontujemy. Abizol KLDM, idealny do przyklejania pap nietermozgrzewalnych. Zwykłych pap asfaltowych, niestety nie nadaje się do starego typu pap smołowych. Dacholeum do konserwacji, więc jeśli mamy stary dach, stare pokrycie dachowe, nie zrywamy go, stosujemy dacholeum. Na wszystkie środki, które mogą być użyte do renowacji powłok, starych powłok papowych lub jakichkolwiek renowacji, które robimy jakimikolwiek lepikami na dachu, na samym końcu należy użyć posypkę papową. Taką samą, jaką stosujemy na jest stosowana na papach termozgrzewalnych, asfaltowych. Posypka służy ochronie użytego materiału przed warunkami atmosferycznymi. Jeśli nie użyjemy, lepiki, wszystkie masy, które zastosowaliśmy do tych napraw, szybko ulegną degradacji. Posypka chroni papę i wszystkie lepiki, które użyliśmy, wszystkie środki, które użyliśmy do ich napraw lub konserwacji. Przy ubytkach na dachu również. Tam, jeśli szczególnie robimy renowację starych pokryć dachowych, przy większych ubytkach stosujemy Abizol G do wyszpachlowania ubytków i wyrównania podłoża. Dopiero na to, na tak przygotowane podłoże, wyrównane, przyklejamy czy to kolejną warstwę papy zwykłej asfaltowej, czyli stosujemy Abizol KLDM, lub robimy renowację pokrycia dachowego, czyli stosujemy środek dacholeum. Na każde, tak jak już wcześniej zaznaczyłem, bo to jest bardzo ważne, należy o tym pamiętać, stosujemy posypkę, którą kupuje się osobno w wiadereczkach i sypie na świeżo zastosowany środek. Środki do izolacji pionowej i poziomej fundamentów dzielimy na wodorozcieńczalne i organiczne. Wodorozcieńczalne, czyli nie reagują ze styropianem, można spokojnie przyklejać styropian nimi, izolować, robić cokolwiek. Nic się nie stanie. Te środki na ropopochodne niestety palą styropian. Nie wolno ich stosować ze styropianem. Kontynuując swą opowieść przez lepiki, przez te wszystkie masy, które będziemy potrzebować do budowy, napraw, kontynuacji wszelkiej maści prac w domu, dochodzimy do środka o nazwie Evomer.
ktoś powie, że środek uniwersalny jest środkiem do niczego. Jak jest do wszystkiego, to jest do niczego. Tu bym się nie zgodził. Ewomer jest masą właśnie uniwersalną, aczkolwiek jego zastosowanie jest, począwszy od fundamentu, przez ławy fundamentowe, do pokryć dachowych. Szczególną jego zaletą jest możliwość nakładania aplikacji na powierzchnie lekko wilgotne. Szybko schnie, co przy naszych warunkach atmosferycznych, w naszej strefie klimatycznej jest bardzo ważnym elementem. Czasami mamy dosłownie kilka godzin na to, by coś dokończyć, coś naprawić. Zróbmy to ewomerem. Możemy zrobić to jako izolację pionową fundamentów, możemy aplikować pod ławy fundamentowe, jak również możemy to robić do konserwacji pokryć dachowych, papowych, blachy lub wszelkich innych dodatków obróbek. Jest uniwersalnym środkiem uszczelniającym. Na sam koniec, tak jak wcześniej zaznaczałem, posypka, by chronić ten naprawdę dobry środek. Do niego przy większych ubytkach jest również dedykowany ewomer grunt, masa szpachlowa. Możemy go nakładać w grubiej warstwie. Po wyrównaniu podłoża, po wcześniejszym zagruntowaniu ewomerem grunt, nakładamy ewomer szybką powłokę. Szybka schnie nam w 2 godziny i mamy sprawę załatwioną. W nagłych przypadkach, gdy się nam coś stanie, wzywamy pogotowie. Gdy nam zaczyna cieknąć dach lub inne takie podobne nieszczęśliwe wypadki się dzieją, mam dla Was idealny środek ratunkowy. Te dwa wyroby. Nie trzeba wzywać pogotowia, robimy to sami. Uszczelniamy cieknące rzeczy. Idealny do uszczelnień świetlików, okien dachowych, rynien, nawet w trakcie ulewnego deszczu. Należy tylko odpowiednio zaaplikować i położyć w sposób taki, by złapał podłoże. Szpachla dekarska służy do większych ubytków i przy większej ilości prac dekarskich. Cieknie nam obróbka, blacha falista, mamy cokolwiek na dachu położone. Możemy stosować do wszystkich pokryć dachowych. Począwszy od pap, przez dachówki bitumiczne, gąty papowe, zwykłą dachówkę ceramiczną. Cokolwiek macie położone na dachu, możecie użyć zamiennie tych środków. Wszystkie te lepiki i środki do izolacji można aplikować szczotką, tak zwanym smołowcem. Większość z nich można nakładać pacą, zębatą lub gładką, a co po niektóre nawet można stosować natryskiem. Wszystkie te produkty, jak zwykle najtaniej, kupicie w naszych składach budowlanych w Gliwicach i Rybniku oraz na naszej stronie internetowej maldrew.com.pl. Pamiętajcie, budujcie tanio i łatwo z Maldrew.